Czy on, ona napiszą na walentynki? Czy twoja osoba ukochana napisze ci wiadomość z okazji walentynek, 14 lutego, poniedziałek, jest dzień świętego Walentego. Święty Walenty jest patronem wszystkich zakochanych. Czyli w poniedziałek, w dzień świętego Walentego, czyli w dzień wszystkich zakochanych, czekamy na informacje od osób ukochanych, za którymi tęsknimy, o których myślimy. Zobaczmy, czy ta osoba ukochana wyśle ci jakąś wiadomość. Witam serdecznie wszystkich Państwa. I w tym tygodniu rozkoszujemy się walentynkami. Bardzo lubimy te tematy miłosne, wróżby miłosne. Dadzą nam one dużo otuchy, nadziei. Także zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry, byś dostawała wiadomości od YouTube'a o moich codziennych wróżbach walentynkowych. Zapraszam serdecznie do subskrypcji. Do komentarzy zostaw jakiś krótki komentarz, smajlik, twoją historię, feedback, czy rezonuje ta wróżba z tobą. Zostaw lajka. Dziękuję. Wszystkich zapraszam również na wróżby indywidualne, miłosne, walentynkowe. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. Piszcie, jeśli potrzebujecie takie wróżby walentynkowe. Rozkład lustro, prognoza związku, 5 pytań do kart lub po prostu inne konstelacje wróżb. Zapraszam. Kochani Państwo, czy Twoja osoba ukochana napisze na walentynki? Wybierzcie którąś z dwóch grup. Pierwsza grupa to serduszko ceramiczne, różowe. Druga grupa to aniołek biały. Wybierzcie jedynkę lub dwójkę lub po prostu przedmiot, który przyciąga wasze oko. Zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa pierwsza, serduszko. Czy on, ona napisze z okazji walentynek? Karty już wylosowałam wcześniej, oczyściłam, wylosowałam, by zaoszczędzić czas. Ta osoba jakby tutaj w przełożeniu kart myśli. Myśli o tym, czy ma napisać. Zamyślony, refleksyjny, zastanawiający się. Tutaj ta osoba chce, by wszystkie sprawy się między wami dobrze rozwinęły, dlatego też napisze na walentynki. Mamy wiadomość, karta wiadomości, karta serdecznej rozmowy, być może nawet zaproszenia. Zaproszenia na uroczystość, zaproszenia na randkę, na miłą rozmowę, miłe spotkanie. Ta osoba ma nadzieję również, że sprawy rozwiną się tutaj bardzo pozytywnie. Ta osoba napisze, że chce stabilizacji związku z wami. Chce zarzucić kotwicę, czyli chce jakby tutaj zostać na dłużej z wami. Chce stabilizacji. Stabilizacji związku. Jest to bardzo ważne. Zastanawia się nad tym i na pewno dostaniecie jakąś wiadomość, ponieważ jest karta wiadomości. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej. Bardzo dobra, pozytywna odpowiedź. I zapraszam grupę drugą. Grupa druga, aniołek biały.
osoba chce harmonii i zgody. Tutaj wygląda mi na to, że są u Was jakieś wielkie komplikacje, przeszkody. Być może nawet osoba trzecia, rywalka, kochanka. Ta osoba chce zgody i harmonii i balansu w Waszym związku. Tak, ta osoba będzie szukała jakichś kontaktów do Was. Nie chce spalić mostów do Was, szuka rozmowy. Czyli tutaj z okazji walentynek będzie ta osoba szukała rozmowy, komunikacji. Ale te rozmowy będą jakieś tej bardzo nerwowe, frustrujące. Są jakieś komplikacje, problemy. Komplikacje, problemy, zawiłości, opóźnienia. Być może ta wiadomość walentynkowa przyjdzie z opóźnieniem lub uwaga, by z okazji tej wiadomości, rozmowy walentynkowej tutaj się nie pokłócić. Ponieważ są jakieś wielkie komplikacje, a nawet jest osoba trzecia, rywalka, konkurentka, ex-partnerka, ex-żona, ex-jakaś rywalka lub jakaś kobieta bardzo skomplikowana, zajadliwa, która tutaj przeszkadza w Waszej komunikacji miłości. Pomimo, że ta osoba chce tutaj balansu, harmonii, zgody, pojednania, miłej, dobrej, familijnej atmosfery, pomimo to jest tutaj ogromna karta komplikacji, problemów, zawikłania, na przykład nałogi. Nałogi, nie wiem, narkotyki, pijaństwo, długi, hazard, seks, Boże, nałóg, tak? Są tutaj jakieś też być może duże problemy, które będą powodowały opóźnienie tutaj w tych walentynkowych pojednaniach. I jest tutaj, owszem, są kontakty, jest rozmowa, jest chęć rozmowy, chęć pojednania, ale są komplikacje. Moim zdaniem tutaj na dzień walentynkowy, w dzień walentynkowy 14 lutego ta wiadomość nie przyjdzie, ponieważ są jakieś tu problemy zawikłania, nie wiem, ogromne, toksyczne jakieś tutaj, nie wiem, czy osoby, czy nałogi, czy problemy, które spowodują opóźnienie tej wiadomości walentynkowej. Być może przyjdzie ta wiadomość walentynkowa z dużym opóźnieniem lub z jakimś opóźnieniem, ale na pewno będą jakieś turbulencje. Uwaga, żeby się nie pokłócić w ogóle, jeśli będziecie mieli w poniedziałek jakąś rozmowę telefoniczną, czy rozmowę, czy pisanie, ponieważ to jest dużo problemów, komplikacji, więc uwaga, by się nie pokłócić w te walentynki i uwaga, ponieważ ta wiadomość walentynkowa lub jakaś miłosna, pozytywna może przyjść z dużym opóźnieniem poprzez jakieś tutaj toksyczne osoby lub problemy. Także bardzo skomplikowana ta grupa poprzez jakieś tutaj właśnie bardzo negatywne sprawy, konflikty, problemy, osoby. Tutaj widzę przeszkody na pewno w tej walentynkowej wiadomości. Różne dwie grupy widzimy, rozmaite. Dziękuję serdecznie wszystkim kochanym widzom. Dziękuję, że zaglądacie. Zapraszam serdecznie codziennie na mój kanał. I życzę Wam pięknych walentynek, pięknych wiadomości walentynkowych oczywiście, na które czekacie. Do usłyszenia już wkrótce.